Są starania ze strony środowisk żydowskich o przywrócenie im obywatelstwa polskiego i paszportów polskich, bo to między innymi podobno ułatwiać ma im te starania o rekompensatę. I co ja teraz czytam? Mecenas Ilan Harski z Tel Awiwu powiada tak, bo jakieś trudności są z tymi paszportami. Ostrzegam, mówi mecenas Ilan Harski, ostrzegam, że jeżeli sytuacja się nie zmieni, to sprawa eksploduje. Mam na myśli ostrą reakcję, ta eksplozja tak będzie wyglądała, w izraelskich i amerykańskich mediach, ponieważ to prawdziwy wstyd dla waszego kraju. Proszę Państwa, ja nie mam najmniejszej pretensji do pana mecenasa Harskiego z Tel Awiwu. To, co on mówi, to jest oczywiście szantaż. On chce, oni nas chcą, między innymi on, ale nie on jeden, chcą szantażować. Jeżeli nie zapłacicie, czy tych paszportów nie dacie, to my was tak obsmarujemy, że się wam odechce. Otóż ktoś może się oburzać, no jak taki Harski tak może? Polityka i interesy to nie jest zabawa salonowa. Tam nie ma sentymentów. Mecenas Harski reprezentuje interesy żydowskie. Ja go rozumiem. Jakbym był na jego miejscu, może bym tak samo mówił. Ja mam pretensje nie do Żydów, że reprezentują interesy żydowskie. Ja mam pretensje do Polaków, że nie reprezentują interesów polskich.